No, coś nam psikusy robi internet. Nie wiem czemu tak się dzieje, no ale czasami tak jest. Więc moi drodzy, przekaz mój jest dosyć mocny, wiem o tym. Myślę, że to wszystko jest takie dosyć trudne dla każdego z nas, rodziców. Ale jestem ciekawa, co wy myślicie. Ela, czy ty byś mogła mi powiedzieć ze swojego doświadczenia, jak ty uważasz, czy rzeczywiście jest tak, że tu się pytam naszej słuchaczki, która jest 30 lat, była wychowawczynią w przedszkolu, czy rzeczywiście jest tak, że dzieci po prostu somatyzują się emocjami swoich rodziców, tymi nieprzepracowanymi, które rzeczywiście mają problem? Chciałabym, żebyś do nich tak napisała na naszym czacie po prostu, czy to jest prawda, bo ja w swojej pracy naprawdę, moi kochani, widzę, że tak jest i że to jest bardzo trudne dla rodziców, ale bardzo prawdziwe do tego, żeby wypracować sobie te mechanizmy, które powodują, że nasze dziecko ma być po prostu zdrowe. Kiedy mówi się takie, jest takie, no dziękuję Ci Ela, że to mi tak tutaj naprawdę podesłałaś tą jeszcze raz tą informację, bo powiem Wam, że mówi się, że zdrowa matka to zdrowe dziecko i tak jest. Ta zdrowa matka po prostu powoduje, że patrzy wyjątkowo na swoje dziecko, widzi, że to jest naprawdę ogromny cud, że ona jest jakby, że ona po prostu dostała kolejny raz tą szansę na to, żeby po prostu być tą mamą, kolejną szansę tego życia. I trzeba sobie zrozumieć, że każde dziecko, które przychodzi do naszego świata, ono jest właściwe. Tak jak tu Ela napisała, trudne, ale niestety zdarza się to coraz częściej, że rodzice nie akceptują na przykład dziecka, u którego się właśnie zadzieje autyzm, dziecka, które na przykład ma cukrzycę, tak, nie akceptują tej choroby, a tak naprawdę brak akceptacji choroby przez rodzica powoduje, że dziecko tak naprawdę nie może się wyrazić w swojej manifestacji swojego życia i to powoduje, że zaczyna być traktowane w różnicowy sposób, a różnicowanie tego rodzaju w takim naturalnym świecie pokazuje, że dziecko nie może być sobą. I w pracy takiej naszej codziennej naturoterapii, którą tutaj robimy w codzienności, ja zawsze praktykuję taki styl, że pierwsze co robię, to jeżeli dziecko przychodzi z jakimikolwiek zaburzeniami, czy sennymi, czy zachowaniem, czy właśnie moczeniem nocnym, czy czymkolwiek, to wtedy wysyłam takiego dzidziusia do naszej kochanej Zuzy Wichrzyckiej, która robi terapię czyszkowo-krzyżową. Kiedy dziecko już jest w jakiś sposób wyciszone, to wtedy wraca z powrotem do mnie, a nasza mama zaczyna pracować z biologią totalną ani mrówczyńskiej. I to daje od razu taki kombajn, gdzie mama dowiaduje się od terapeuty z biologii totalnej, jaka jest przyczyna konfliktu tego, że się dziecko zaczęło somatyzować taką chorobą, czy to jest tylko w takim przejawieniu zewnętrznym, czy to jest rzeczywiście coś, co jest głęboko, głęboko w rodzie. A ja sobie, jak dziecko jest już wyrównane na poziomie wszystkich przepływów rdzenia, płynu rdzeniowo-kręgowego, to wtedy biorę go na refleksoterapię i nagle zaczynają się tutaj dziać cuda, ponieważ nasze dzieci uwielbiają masaż stópek, uwielbiają, jak ta energia płynie. Mam na przykład taką pacjentkę, która do mnie przyszła z ogromnymi tikami na twarzy. Praktycznie każda sytuacja powodowała, że te tiki się po prostu pojawiały na bodźce. I co się nagle okazało, że to dziecko po prostu było w zaburzeniu energetycznym. Poszła pierwszy raz tak naprawdę
poszła do Zuzy, Zuza ją pięknie wyrównała i ja zaczęłam z nią pracować. I wyobraźcie sobie, po 2 miesiącach dziecko nie ma ani innego tiku. To się właśnie wydarzają tego rodzaju cuda. Kiedy dziecko się moczy, a widzę, że w relacji z mamą do końca tam, wiecie, się dzieje, to wtedy nie mam problemu powiedzieć: droga mamo, twoja córka się ciebie boi, bo jest cały czas oceniana. I ty jako osoba dorosła musisz się z tym skonfrontować. To jest twoje dziecko. Jeżeli twoje dziecko choruje, a ty nie chcesz uzyskać informacji od naturoterapeuty, dlaczego tak to się dzieje, to ty będziesz miała nieprzespane noce, to ty się będziesz wkurzać. To ty będziesz po prostu kłębkiem nerwów. Ty, nie ja. Ja jako terapeuta mogę ci wskazać drogę, pokazać ci wszystko, co się ma zadziać, ale musisz nad tym popracować, bo to twoja córka, twój syn jest dokładnie w takim dyskomforcie. Nie możesz sobie po prostu pomyśleć o tym, że tego nie ma. Bardzo często dużo ludzi się mnie pyta, czy ja siedzę z moją córką nad lekcjami, czy ja tam jej mówię, co ona ma robić i tak dalej. Moi drodzy, tak jak ja chodzę do pracy i mój mąż mnie nie sprawdza, czy ja chodzę do pracy, czy ja dobrze pracuję, czy zarabiam pieniądze, czy byłam dzisiaj grzeczna, tak samo ja mojej córce nie wchodzę w paradę, ponieważ daję jej odpowiedzialność, bo szkoła, czy przedszkole, czy żłobek jest taką odpowiedzialnością naszego dziecka we wchodzeniu w to życie i stawianiu do tego życia w tych małych prawdkach, które po prostu się wydarzają. I wiecie, co jest najfajniejsze? Że ona mi mówi: mamo, ty się nie martw, ja tutaj poprawię matematykę, dam radę sobie z historią, ja wszystko zrobię, tylko się nie martw. I ja się przestałam martwić. Ja od trzeciej klasy szkoły podstawowej do tary zajęć nie mam ani jednego halo. To wszystko ona i jej odpowiedzialność, ucząca ją do tego, żeby podejmować ryzyko działania, że musi porozmawiać z nauczycielem, musi zadbać o siebie, musi przynieść dobrą ocenę, musi wiedzieć, z kim ona dalej będzie funkcjonowała i jakie zadania zrobić, żeby po prostu było dobrze. Ja jej w tym nie wyręczam. I teraz zadaj sobie, droga mamo, pytanie. Ile razy dziecku zabrałaś po prostu możliwość ćwiczenia, stawania do siebie, żeby móc rozwiązywać trudne zadania? Ile razy? I to jest następne przejawienie chorobowe, ponieważ twoje dziecko pójdzie do szkoły i nie będzie miało kolegów. Będzie odseparowane. Będzie musiało później wejść w jakieś sytuacje przemocowe, które będą powodowały, że będzie musiał za przyjaźń kolegi dać mu wafelka albo po prostu batonika. Tak naprawdę chodzi mi o to, żebyś była mądra w tym rodzicielstwie. Jak będziesz mądra i w zgodzie ze sobą i będziesz dawała przejawienia swojej intuicji, to twoje dziecko będzie szczęśliwe i nie będzie somatyzowało się w chorobie. A kiedy twoje dziecko urodzi się chore, to właśnie takie chore, takie w tej trudności swojej, przeszło przez kanał rodny, dało radę. Dało radę przejść i stawić się do tego życia. Dlaczego więc ty jako matka w niego nie wierzysz? Dając mu, mówiąc mu: Boże, moje dziecko jest chore, Boże, ono po prostu nie ma tego, nie ma tamtego. A ono jest właściwe. I takie do ciebie przyszło. I takie ciebie będzie kochać. I takie ty powinnaś zaakceptować. I dać mu zgodę, uważność na to, że właśnie takie jest. To spowoduje, że ono po prostu będzie zdrowe. Bo będzie płynęła zdrowa, piękna chi do chi pomiędzy matką a dzieckiem. Bardzo bym chciała, żebyś o tym pamiętała. Bardzo, bo to pokazuje wtedy, że jesteś taką mamą bezwarunkową, taką mamą, która tak naprawdę, czy twoje dziecko będzie grzeczne, czy niegrzeczne, czy będzie chore, czy będzie zdrowe, po prostu będzie kochane. To jest bardzo, bardzo ważne.
początkiem jego energii, jego przepływu chi. Jesteś początkiem jego wszechświata, a to dziecko, które wydajesz na świat, jest za każdym razem twoją lepszą wersją, udoskonaloną bądź wersją, której nie dałaś sobie prawa być. I zobacz, jak to cię stawia zupełnie inaczej do jego manifestacji. Moja córka, jak ma jakieś trudne naprawdę historie, to za każdym razem ma gorączkę. I ja patrząc na nią, ja wiem, że ona nie jest chora. Ale cała jej energia w środku wariuje, bo ma jakąś trudność, którą musi po prostu wypowiedzieć i jak ją powie, to wtedy wszystko zaczyna znikać. Moja młodsza córka, jak była malutka, nigdy nie chorowała. Patrzyłam na nią jak obrazek, bo była cudowna, słodka. Teraz jak jest dorosła, ma 15 lat, jest w liceum, staje do życia, widzi, że rzeczy są trudne. I nawet jak choruje, to też swojej odpowiedzialności. I nie mówi do mnie, mamo, boli mnie gardło, tylko Holender, mamo, znowu nie wypowiedziałam tego, co miałam powiedzieć i znowu mi weszło w gardło. Różnica, nie? Zdawania sobie sprawy z tego, kim jestem i po co to robię. Myślę, że to naprawdę wam dużo dało. Myślę też, że powinniście naprawdę zrobić konsultację u Zuzy Wichrzyckiej, zrobić konsultację biologii totalnej, dlaczego jest ten konflikt. Mamy jeszcze super specjalistę od dzieci, jak one funkcjonują, Agnieszkę Kowaleską, która naprawdę tutaj bardzo dobrze nas wspiera pod tym względem. I macie nas, refleksologów, którzy bardzo mocno wesprą wasze dzieci, ukorzenią, połączą z Matką Ziemią. I to spowoduje, że tak naprawdę będziemy w fajnym przepływie funkcjonować razem. I wasze dzieci po prostu będą zdrowe i szczęśliwe i w dużej odporności. Ale musisz pokonać ten trud. Musisz niestety wsadzić dziecko do auta, przyjechać do kliniki i spędzić z nami ten czas i posłuchać rzeczywiście tego, co mamy do powiedzenia. Ja myślę sobie, że jest kilka takich warsztatów, które będziemy tutaj robić od nowego roku i myślę, że to naprawdę zajmiemy się pierwszy raz nastolatkami, którymi potrząśniemy tutaj w narzędziach, żeby stawali do tego, co mają w trudnościach w swoich szkołach podstawowych i w swoich szkołach licealnych, gdzie jest naprawdę ogromna, trudna praca tych maluchów, takich już trochę podrośniętych, z naszymi dorosłymi odpowiednikami. I dlatego decydujemy się na to, żeby zrobić od nowa ja początek dla nastolatków w prowadzeniu właśnie Agnieszki Kowalewskiej i Ani Mrówczyńskiej. Też będziemy robić mnóstwo różnych innych rzeczy, które będą dla was takim pomostem do tego, żeby zrozumieć siebie jako rodzica. Bo to, że czegoś nie wiesz, nie oznacza, że jesteś do dupy, tylko to oznacza, że po prostu masz niewiedzę, bo nikt cię tego nie nauczył. Jeżeli sam nie umiesz rozpoznawać pewnego rodzaju swoich emocji, to tak naprawdę nie będziesz rozumiała w ogóle swojego dziecka i będziecie mówić zupełnie dwoma różnymi językami. I tutaj Magda pisze, bardzo otwiera oczy, szczególnie dla kogoś, kto jeszcze czeka na swoje dziecko. Wiem, jaką matką chciałabym być. Dzięki za te informacje. Super, Magda, że to piszesz, bo to trochę jest tak, jakbyś miała lekcję przedurodzeniową związaną z twoim przyszłym dzieckiem. Natomiast, kochani, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie dobrzy. Naprawdę każdy rodzic musi być dla siebie dobry, bo to jest podstawa tego, żeby nasze dzieci po prostu były w wielkim takim przejawieniu tej radości, spontaniczności, tego wszystkiego, co powoduje, że my dajemy sobie to prawo do tego, żeby rzeczywiście podziałać. Podziałać na rzecz zdrowia naszych dzieci. Popatrzeć na nich profilaktycznie.
wziąć ich na zabieg refleksoterapii, wziąć ich na łąkę, na trawę, pouziemiać, zrobić z nimi przygody po prostu niesamowite. Ostatnio w naszej też klinice mieliśmy taką akcję z naszymi terapeutkami związanymi z chiropraktyką i rzeczywiście tutaj patrzyliśmy na dzieci, które się rodziły drogami naturalnymi i patrzyliśmy, czy nie ma przypadkiem jakichś tutaj nadbudowań, które powodują, że dzieci na przykład mają bóle migrenowe albo że po prostu się trochę słabiej rozwijają, trochę źle śpią. I rzeczywiście akcja była dosyć mocna, bo przyjęliśmy około 40 dzieci i myślę sobie, że po nowym roku tutaj zrobimy taki punkt konsultacyjny, taki otwarty punkt konsultacyjny nas refleksologów, żebyśmy mogli zobaczyć wasze dzieci i nakierować na terapie, które powodują, że nie musimy dawać rutinoskorbinu, nie musimy dawać jakichś leków, które niby budują naszą odporność, ponieważ wystarczy dobry masaż stóp, a wasze dziecko jest w pięknym przepływie energii, nie ma żadnych napięć, jest rozmowny, bo jest zrelaksowany i przede wszystkim jest w bliskim kontakcie z naszą mamą. Muszę wam to powiedzieć, bo to jest taki, uchylę takiego rąbka trochę tajemnicy. Jesteśmy w trakcie pisania pięknej książki dla dzieci. Tytuł: Przygody pana Dziobaka. I opisuję w niej całą refleksoterapię, którą mamy na stopach. Opisuję o emocjach, ponieważ pan Dziobak chce pokazać dziecku, że przeżywanie emocji jest właściwe i że mama i tata to zrozumieją, bo idziemy naprawdę dużym torem, ponieważ dziecko będzie musiało spotkać się ze siostrzyczkami, nereczkami, przejść wielką rzekę Uri-Uri i przede wszystkim uwolnić lęk, który został kiedyś uwięziony przy wzgórzu Wielkiej Pięty. Brzmi niesamowicie ekscytująco. W piątek piszemy znowu naszą książkę. Chcę, żebyście wiedzieli, że naprawdę patrzę globalnie na wasze dzieci. I chcę, żebyście wiedzieli, że te dzieci są naszymi przyszłymi dorosłymi. I te dzieci będą kiedyś też na przykład lekarzami, refleksologami, chemikami, będą pracować w Lidlu. To wszystko też będzie powodowało, że każdy z nich będzie musiał podjąć swoją własną decyzję i tylko w miłości i akceptacji nas, rodziców, będą wzrastali i będą w tym zdrowi. Podoba wam się ten punkt widzenia? Rozumiecie, dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy my dorośli byli dla siebie dobrzy? Żebyśmy my kochali samych siebie i żebyśmy my byli naprawdę w porządku do siebie samego. A jak będziesz do siebie samego w porządku, to w tym momencie nie ma chorób. Popatrz zawsze na swoje dziecko w kontekście tego, co mu dałaś od siebie. Jeżeli dałaś mu niecierpliwość, złość, niewyrażoną emocję, to popatrz na niego i zobacz, co to dziecko z miłości do ciebie, droga mamo, po prostu wzięło w swoje ręce. Z tą refleksją myślę, że was będę musiała zostawić. Niełatwą, wiem, że niełatwą. Ale też sobie myślę, że takie stawianie siebie do tego, żeby dać informację dziecku: kochanie moje, mama cię kocha, biegnę do ciebie, daję ci wszystko to, co najlepsze, bo cię akceptuję. I tak naprawdę najlepszym lekarstwem na każde choróbsko jest bezwarunkowa miłość. Sama o tym wiesz. Jak chcesz być kochana i chcesz być zauważona i chcesz być witalna i mieć motyle w brzuchu, to się zakochujesz, nie?
Weź to pod uwagę, kiedy będziesz patrzyła na swoje dziecko. Weź to pod uwagę, kiedy będziesz się starała o to dziecko. I weź to pod uwagę, kiedy będziesz je rodziła, żeby urodzić je w sposób naturalny. Żeby ta dula, która będzie cię prowadziła w tym porodzie, gdzie holistycznie cię przytuli, gdzie spowoduje, że będzie to dla ciebie przepiękne przeżycie, da początek bardzo fajnemu życiu twojemu dziecku, zdrowiu, szczęściu i akceptacji. Widzimy się za tydzień. To będzie mój ostatni live w tym roku. I ten tydzień będzie poświęcony temu, jak ten live za tydzień będzie poświęcony temu, jak w ogóle zacząć tą moją drogę do zdrowienia, bo mam taki od was sygnał, żebyście chcieli wiedzieć, jak ja mam w ogóle to zacząć, jak ja mam po prostu sobie z tym tutaj poradzić, w którą stronę pójść, co zrobić, jak to w ogóle ma tu się wszystko zadziać. Nie dam wam oczywiście takiej od razu takiej całej informacji, ale pokażę wam, na co trzeba zwrócić uwagę i jak się przygotować do tego, żeby to zrobić. Od nowego roku ruszę z nową serią tych naszych wykładów. No, myślę, że będziecie też mocno zadowoleni, bo będziemy rozmawiać o chorobach przewlekłych, które będziemy leczyć naturalnie, różnymi jakby możliwościami, które ze sobą się wydarzają. No i co? Ja was dzisiaj żegnam bardzo cieplutko, bardzo mocno całuję. Mam nadzieję, że wam się podobał ten live. Myślę, że jeżeli tak będzie, to podacie go dalej, żeby ta nasza misja świadomej profilaktyki poprzez holistyczną diagnozę szła dalej wszechświat i do wszystkich was z pożytkiem. Całuję was mocno i pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!